No siema elo, z tej strony Kokos i witam was podczas tajemnej i sekretnej misji. Nie przejmujcie się tym delikwentem, bo do tu na dachu, on to za słabo, nic mu nie jest generalnie. Witam was w kolejnym odcinku z Far Cry 4. Jak widzicie, zaczynamy kolejnym posterunkiem. Tym razem jest to ten posterunek, taki podejrzany tu ukryty. Ukryty pośród gór. Dobra, ale pierwsze co... Okej. Okay. Pierwsze co, to w żyłę trzeba strzelić, wiadomo, żeby oznaczyć co on kurwa robi. Chłop tam w rozkraku siedzi, co tu się dzieje w ogóle. Tak jest, zaczynamy kolejny odcinek. Generalnie postanowiłem, że zrobimy sobie ten posterunek na szybkości. No i później co, będziemy kontynuować pewnie jakieś misje główne. Wydaje mi się, że zrobimy sobie tą misję dla Amity, bo w sumie czemu nie? Ale dobra, najpierw to trzeba zrobić ten posterunek. Oczywiście mamy tutaj niby Stanisława, który teoretycznie mógłby nam pomóc, ale... Ale po co? Po co to komu? Jak można na przykład... Tak o! Dwie banie jednym strzałem strzelić, teraz zaraz się skapnie 6000 osób w tym posterunku, ale to nieważne. Ty, on mnie usłyszał, jak ja spierdalałem? Nie no. Jak to jest możliwe? Tego to tu nie ustrzelę raczej. Tego teoretycznie bym mógł. Dobra, wyjdziemy... Halo. Wyjdziemy tu na dach. Spróbujemy go zesnajpić jakoś. Siema. Dobra. Łatwo. I co, zostało chyba jeszcze tylko dwóch, co? Czy nie? Chyba ta. Chyba został jeden tu. Witaj, przyjacielu. Giń. Jeden tam. Dobra. To by było tyle. Królewska gorzelnia Raxinga. Dammit. Dobra. To mamy z głowy w takim razie. Ja generalnie chciałem sobie też odblokować... A, w ogóle mam 4 punkty umiejętności. Okej. Okay. A chuj, weźmiemy sobie tą eliminację ciężko zbrojną, to mi się przyda. Ale ja chciałem generalnie tutaj odblokować sobie kolejną aktywność tam z rozbrajaniem tych ładunków. Tylko że no niestety nie tutaj, no jak w jakimś innym posterunku to musi być. No tutaj no nie ma, jest jakieś gówno. Jakieś gówno tutaj jest. I oczywiście notatka. Dobra, ale wejdziemy jeszcze sobie do środka. Na ratunek zakładnikom, o nie. Dobra, posprzedaję śmieci, oczywiście uzupełnię amunicję, nie wiem po co tą kamizelkę dokupiłem, jak w sumie była pełna prawie. Ale dobra, czy mi się chce to robić, szczerze mówiąc, to... W ogóle tu jest jeszcze ta misja. Aha, to jest tkanka Shangri-La. Teoretycznie w sumie nie jest tak daleko. No nie wiem. Dobra, spróbujmy zrobić jeszcze ten na ratunek zakładnikom. Czemu nie? Pewnie to i tak jest tutaj gdzieś niedaleko. Także, halo. Gdzie ja mam iść? 300 metrów prawie w tamtą stronę. Dobra, weźmiemy sobie furkę i tam podjedziemy. Proszę bardzo, tu jest na samym końcu tej rzeki. Dobra, no to co? Jedziemy elegancko przez las. Jak gdyby nigdy nic. O, halo. Tędy nie przejadę chyba. Jedź, kościół. Halo, czy ja tu spadnę z klifu? Jest taka opcja generalnie, ale... O kurwa, dobra. Okej. Wszystko pod kontrolą, dobra. Nie chciał mi zapalić samochód, ale jest wszystko pod kontrolą jest. Dobrze, jesteśmy na miejscu, tylko że tu pewnie będą zakładnicy już. Będą tu czy nie będą? Hello, is there any zakładnik here? Czy oni będą tam na dole? I ja pierdolę. Czy ja tam mogę zaskoczyć, czy ja tam muszę tam? Linko, oh shit. Spider-Man. Hello, jest tu kto? Ty no są. I oni mnie tu nie widzą, tak? Ty ja mógłbym... Ty oni... Oni nadal nie wiedzą, co się dzieje. Bo to.
Okej, okay. Tu już nikogo nie ma. Ale wszystko w porządku? Nie, no przecież jestem takim ninją komandosem, że to jest szok. Oni nadal nie ogarniają, co się tu wydarzyło. No, i tu jest przeciwnik. I tam jest. Okej. Okay. Ty, jak on nie zginął? Teraz zginął. O, nie! Halo! Halo! Gij! Gij! Dobra. No, to wszyscy. Okej, okay, tego tu miało nie być, no. What the fuck? Prawie zepsuł cały mój plan. No ale dobra, udało się na szczęście. Witam, witam. Już wszystko w porządku, nie musicie się bać. Nie musicie się bać. Okej, dobra. W takim razie to mamy z głowy. No i co? Chyba lecimy dalej, tak mi się wydaje. Gdzie ja jestem w ogóle na mapie? Tutaj jestem. No dobra. Generalnie to... ja bym chciał tutaj odblokować sobie więcej tych umiejętności, bo to jest pełno umiejętności związanych z misjami głównymi, których no jeszcze nie mam poodblokowywanych. Także polecimy sobie na misję do Amity w takim razie i spróbujemy tu coś pokminić. Tylko sobie jeszcze ogarnę tu ekwipunek oczywiście. Sick, ammunition. Dobra. No i co? No i lecimy. Mam nadzieję, że to jest jedna z tych misji, co mi coś tam odblokuje. Bo w sumie to niby podane są nazwy misji, żeby odblokować jakąś daną umiejętność, tylko że no ja nie mogę tych sprawdzić nazw misji, tylko podczas odpalania misji, no to nieźle. Dobra, chodź tu, słoniu. Ty, what the fuck? Czekaj, tu się coś dzieje. Halo, Stanisław, napierdalaj. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Biorę shotguna w łapę i tutaj jest ewidentnie jakiś przeciwnik. No chodź tu. No, no. Okej. Okay. Trzeba coś pomóc? Może samochód naprawić czy coś? Nie? Kurwa. Pojeździe samochodowej. Giń! Giń! Nie chcę cię tu widzieć. Ojej. Chłopaki, to wasza fura? Mam nadzieję, że nie. Dobra, lecimy w takim razie do Amity. Na Stanisławie. Najlepszy środek transportu tak naprawdę. Najszybszy, najmocniejszy, niczym czołg. Niczym czołg, Stanisław, napierdala. No, halo, co tu się dzieje? Siema. Siema, czy Stanisław da radę z wami? No, to jest pytanie retoryczne dosyć. Cyk, ty kurwa, gdzie mi? No gdzie? No wracaj tu, gościu. Co ty? Nie, no. Okej, okay, gniew pogana, konwój zniszczony, okej. Okay. Nawet nie wiedziałem, że tu jest coś takiego. No dobra, myślałem, że to będzie trudniejsze, ale Stanisław sobie poradził elegancko. Elegancko, tylko jak mam się teraz tam dostać? Dobra, niestety Stanisława będę musiał porzucić. Wybacz mi, Stanisławie, ale jesteś wolny. Jesteś wolny, możesz podążać własną ścieżką życiową. A ja wchodzę tu do góry. No i lecimy do Amity i zobaczymy, co ona ma dla nas tym razem. Nie jest to misja dotycząca wyboru jakby Amity albo Sabala. Tylko że no, tu jest normalnie misja dla samej Amity, także no zobaczymy. O co tu chodzi? Okej. Okay. Dobra, siema, Amita, jestem tu. Windows don't do drugs, really? Is that it? Hey. Those fields you burned, they weren't just drugs. They were books, they were medicine. Oh, damn it, we could have built a proper clinic. But no, Sabal says, drugs are bad and you torch our fucking future. Taka prawda, narkotyki są B. Should I walk 10 feet behind you with my head bowed? You really? Didn't see Kirat before the war. Mm. I was 6 years old when my parents told me I had to marry. 6! That's the world Sabal is fighting for. Przykro mi, nie chciałem. If he was so concerned about his tradition, why didn't he ask you to protect the statues of Kira? What? The Kira statues. So? Sabal's trying to destroy them as part of his campaign to turn the people against the Golden Bond. Dobra, ale co ty masz jakiś problem do mnie? Chcesz zginąć?
Śpiący święci. No dobra, co ja mam zrobić? Ustal położenie śpiących świętych. Dobrze, a gdzie mam iść? Aha, tutaj. No dobra, to wsiadamy na kładę i jedziemy. No trochę przykro, przykro, że Abita nas nie lubi. To jak to jest, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Ale musisz zrozumieć, o! Kurwa, no nie da się jeździć na tych kładach. Musisz zrozumieć, tempadzido, że ja muszę coś wybrać. Rozumiesz? Rozumiesz? A narkotyki są złe, nie bierzcie narkotyków. Narkotyki to świństwo. Nie bierzcie narkotyków. Nie. Nie róbcie tego. Nie warto. Nie warto. Dobra, w takim razie lecimy tutaj do góry. To jak ja mam tam wejść? Czy tu jest jakaś linka? Halo? Witam, witam. Is there any linka here? No tam jest u góry. Dobra, czy ja ją chycnę w ogóle stąd? Czy ja takim Spider-Manem jestem? Aż tak, czy nie? Chyba nie. Halo? O! O kurwa! Jebany tygrys! Nie, nie, zginę! Zginę! Pomocy! Pomocy! Halo? O! Łatwo z tobą, frajerze. Dawaj mi tę skórę, tak jest. Najłatwiejszy pojedynek w moim życiu. Okej. Tego nie było, tego nie było. Dobra, ale jak ja mam tam wejść w końcu, bo nawet nie mam pojęcia, no. Jest ta linka, tylko że jej nie chytnę, no. Nie chytnę jej, nawet jakbym chciał. Chyba, że gdzieś... O, czekaj, tutaj chyba. No to nieźle, nieźle. Co to kurwa za muzyka, halo? Halo? Halo, co to za... Dobra, wchodzimy do góry w takim razie. Cyk, Spider-Man. Już drą mordę, no. Naprawdę już są tu przeciwnicy. Dalibyście mi chociaż chwilę na wspinaczkę, żebym się pobawił kot... O kurwa, co ja robię? Kotwiczką. Gdzie ja chcę iść? Prawo, lewo? Nie, nigdzie nie mogę iść. A, wiem co trzeba. O, trzeba się rozhuśnąć. Tylko nie wiem, czy akurat tam, czy nie tam chyba, czy nie tam. Dobra, chuj, idziemy tu. Uwaga, uwaga! Uwaga, uwaga! Hyc! O kurwa! Okej. Okay. Zaryłem mordą o ten kamień, ale na szczęście żyje, także jest dobrze. Także wchodzimy jeszcze wyżej. I czy tutaj już będą... chyba będą przeciwnicy. Siema, jest tu kto? Hello? Ale chłopaki, nie tak ostro. Podszli do detonatora i... O! Co się dzieje? Śpiący święci, no super, wiem, ale... Kurwa, strzelaj do nich! Czemu ich tu tyle jest w ogóle? What the fuck? Nie wiem, jeden banie dostał. Na farcie, chyba. Kurwa, jakie 5 minut? Jakie 5 minut? What the fuck? Co się dzieje? Nie no, to jest jakaś kurwa tragedia. Dobra, czekaj, snajpera to snajperą trzeba. O, dobra. Snajper ściągnięty. Nie, czy mi brakuje w ogóle tych apteczek, czy mi się wydaje? O, ale dostał. Dostał w dupsko! Kurwa, uciekam stąd! Uciekam! Gin! Gin! Dobra, gin! Gin! Szybka eliminacja, ktoś mogę zabić, coś jeszcze, coś tego? Chyba nie. To jest za duży chaos. A 4 minuty mamy, to ja sobie mogę tu jeszcze pozwiedzać. Siemano, jest tu coś? Nie wiem, pełno zwłok to na pewno. Tutaj jest koleżka. Nie wiem, ten shotgun to jest dojebane gówno. Nie powiem, że nie, nie powiem, że nie. Dosyć krótka lufa. No ale to nic, to nic. Nieważne jak lufa długa, ważne kto nią dmucha. W sensie, nieważne. Halo, jest to kto? Tu jest chyba przeciwnik. Chyba tu u góry. Masz tam szyszkę. No. O! Co to było? Halo? Okej. Okay. Nie, chyba się spaliłem tym ogniem. No dobra, chyba mam wejść tu po prostu, po tej drabince, także wchodzę. Wchodzimy do góry. Co się tu dzieje? Witam serdecznie. Pozwólcie, że zabiorę tą amunicję. Mam nadzieję, że to żaden problem. Apteczkę też sobie wezmę. Wszystko wezmę. Plakat też zabieram. I chuj. Dobra. Wyłączaj ten detonator. Jak to? O kurwa, posiłki.
tylko nie to. Czej, czy to jest rakietnica? Nie, ale... miałem granatnik. Czej, czy to jest przeciwnik? Co to jest? To jest przeciwnik ewidentnie. Se pobieg. Typ już, o, ten dostał w kolano, się wyjebał i ginie. Dobra. Może być, może być. Jeszcze ktoś tam jest? O, punkt umiejętności. Dobra, może, może nie, może teraz. O, no witam przyjaciele. Nie widzicie mnie. O kurwa, jakim cudem mi widzą. Hit. O, dostali. Dostali na dupsko. O, okej. Okay. Myślałem, że banie dostał przez chwilę. Ale aż tak dobrze być nie mogło. O, tu gościu. Czyli z tym celowniczkiem tu w górę mam celować? Chyba ta. Chyba ta, chyba ta. Dobra, ja mam się bronić po prostu, tak? O to chodzi? Czy nie o to chodzi? Nie wiem, szczerze mówiąc. Czy ja mam stąd spierdalać? Co ja mam robić? Gro, powiedz mi, bo ja nie wiem. Ja nie wiem. Gdzie są przeciwnicy? O kurwa, helikopter? Nie no, pojebało was? Czekaj, a czy ja mogę helikopter tym? No mogę, tylko... to co mi po tym? O, ty zginęli tam. Dobra, chwila, bo tu są... przeciwnicy jeszcze z tej strony. Tu pode mną jest ktoś. Tylko nie wiem, czy tu? Halo? No, tutaj jest. Cyk! O kurwa, nie trafiłem. O, tu karabań, gościu. Dobra, ten leży. No, o, okej. Okay. Może być, może być. Może być, nie ma problemu. Czyli czy tu mi wchodzi typ? No, ewidentnie mi tu wchodzi typ. I co, to wszyscy? Czyli nie, no ktoś tam jest jeszcze. No, o kurwa, co jest? Ty, co to jest za przeciwnik? On ma rakietnicę. Chod tu, kurwa! Chod tu! Chod tu, ja mogę się chwycić tego? Chyba nie. Gdzie spierdal? No, chłop mi ucieka. Ucieka mi. Nie, nie. Nie ma, kurwa, uciekinierów. Wracaj tu. Ty, no nie wytrzymam. No chłop spierdolił, no. Tyle w temacie, tyle w temacie. Co to miało być w ogóle? Opse, uciekł normalnie. Zdezerterował. To są jakieś broni ciekawe? Nie. Ciągle używają tych samych broni podstawowych. Trefrajersko. Nie, no nie powiem, że nie, nie powiem, że nie. No ale dobra, wejdźmy tu do góry. Wejdźmy tu do góry. Tu jakieś cegłówki, what the fuck? No i co, wezmijmy się na ten posąg. Nie wiem po co, ale mam wejść na jego łapę. No dobra, no dobra, no dobra, no to co, wchodzę. Siema. Co ja mam tu zrobić? O kurwa, a tu paleniska są jakieś. What the fuck? Halo? O? Co się... skąd ty się kurwa tu wziąłeś? Czy to jest ten, co spierdolił wcześniej, czy nie? Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to jest kurwa przeciwnik? Ale tu stałem na dziąsło, ja pierdolę. Pojebał cię? Gostek? 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 Jeszcze jakiś gostek chce zginąć? Chyba nie. Dobra, chycam się, uwaga! Hyc! Oh shit! O nie! Kurwa, nie trafiłem. God damn it, no. Nie mogę się tu złapać? Czy jeszcze tam idą gdzieś? Siema, chłopaki. Siema. Cześć, gdzie wy jesteście tam? Cyk. Frajerzy. Frajerzy. Jeszcze tam ktoś jest. Dobra, masz tam nejda. Masz tam nejda, ja się wspinam tu do góry. Cyk. Dobra. A Jay Gałę, wspinaj się. Wspinaj się. Cześć, tu z drugiej strony można było? Nie, chyba nie. Dobra, jeszcze raz, tylko postarajmy się trafić teraz, tylko że odsycę się odbijam i nie jestem w stanie nic zrobić. No halo! No... aha, dobra, może wejdziemy tu do góry, jak cywilizowany człowiek, i sobie przejdziemy tędy, elegancko. O, kamizelka, nice. Nice. Więcej cegłówek, moje ulubione. Dobra, hop. Chodź drabiny. O, okej. Okay. Dobra. Co się teraz wydarzy? Misja się skończy, zajebiście. Myślałem, że nie wiem, jakiś wybuch, coś tego. Dobra, ja lecę! Oh yeah, frajerzy, i co teraz? Co teraz? O nie! Kurwa, trochę za wcześnie. Dobra, ale jeszcze raz mogę. Cyk, oh yeah. Dobra, udało się, zajebiście. Co, wylądujemy gdzieś tu? O! Aha! No what the fuck, man? Czemu ja zginąłem? AJ, chcę cię zobaczyć. To jest ważne, ale nie mogę mówić więcej na radio.
O, Nurdo nadzwonił mnie. Zamknęli tu bramę, what the fuck? What the fuck, man? What the fuck? Otwieraj to. Otwieraj to, powiedziałem. Nie mogę tego otworzyć, niestety. No dobra. W takim razie, misję dla Amity mamy już załatwioną. Czym jeszcze byśmy się mogli zająć? No niestety nie ma tych... Nie ma tego zadania, tego rozbrojenia... A, jest rozbrojenie! O, dobra. Okej. Tylko jak ja mam się tam dostać jakoś najszybciej? Chyba stąd, tak mi się wydaje. Także... O, halo, klikaj mnie! Dobra. O, żądło! God damn it. A z czego ja to odblokowałem w ogóle? Czy to przez misję, czy co? Nie wiem. Nie wiem, ale żądło... No. Brzmi ciekawie. Chciałem rozbrojenie ładunku zrobić, żeby tego shotguna odblokować, bo wydaje mi się, że on być troszeczkę no, nieco lepszy. Zobaczymy. Chciałem go wytestować na pewno. Chyba więcej tych wyjątkowych shotgunów tu nie ma, tak mi się wydaje. To też jest fajne generalnie. Jeszcze dwa razy na ratunek zakładnikom, tu polowanie. Tu 15 strażnic. O, tutaj. 17 dzwonnic trzeba wyzwolić. Ty halo, strażnicy mi atakują, no co to ma być? Wjeżdżam tu jak do siebie, bo w końcu w sumie to jestem tu jak u siebie. Dobra goście, nie będziecie mi tu mówić. Kurwa, gin, zostawcie moją strażnicę. Zaraz ginę, chwila, szybko wżyłę. Dobra, Ktoś jeszcze? No, dobra. Zapraszam. Znowu zginę, no czemu ja tak pierdol dostaję? Może dlatego, że na środku drogi się ustawiłem. Dostaję z każdej możliwej strony. Ale tu nic. Widzicie? O, siema. Prawie go nie mogłem zabić. Dobra, jeszcze jedno. Nie mogę, wżyłę już. Najgorzej. Okej, udało się. Gitara, możemy jechać dalej. Kontynuować naszą podróż. Pacyfistyczną oczywiście, po tym pięknym kraju. Jedziemy dalej. No what the fuck, pojawił mi się jakiś odłamek w łapie nagle. Co to miało być? No elo, witam. Kolejne rozbrojenie ładunku. Okej. Armia Krymańska. Czy masz jakiś problem? Mam nadzieję, że nie. Dawaj mi to zadanie. Paul has used so much to irrigate his opium crops that our men are drying up. I didn't know it was that bad. It is, my friend, and it's getting worse. Okay, I'll help you. You have my gratitude. Here are the coordinates for the crates. Please, hurry. The Royal Guard have a head start. możemy jechać dalej. W takim razie... Kolejne zadanie z rozbrojenia ładunku i zobaczymy tą nową strzelbę. Zapowiada się ciekawie. Halo, dobra, gdzie są te bomby w takim razie? Niezauważony, zauważyli mnie. Halo, nie jest dobrze, nie, jest tragedia, wykryto mnie, dobra, nie ma co. Dalej, gościu, nie ma czasu, szybko wyłącz, wyłączyłem ten zapalnik, nawet nie wiem, chyba tak. Nie, no ja nie zdążę, no nie ma szans, szybko, minuta, kurwa, nie wejdę tu do góry, szybko, leć się, nie jest dobrze, nie mogę strzelić, nie mogę nic zrobić, nie jest dobrze, kurwa, tyle za dużej, to nie był dobry pomysł. Dobra, jeszcze raz. Tym razem na spokojnie. Jak na wojnie, wiadomo. Kurwa, prawie spadłem. Dobra, szybko wżyłę, strzelaj. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Trzeba oznaczyć frajerów. I wyklikać wszystkich po kolei. Nie ma innej opcji, no niestety. Niestety. O, chwileczkę. Kurwa, niedobrze. O. Chłop Moonwalka napierdala, nie wiem, co to ma być. Okej, na spokojnie. Cyk,
cyk. I tego zawijamy tu za winkiel, tak aby nikt go nie zauważył. Okej. Okay. Dobra, mamy pierwszą bombę. Okej. Łatwo, łatwiej nigdy nie było. Czy ktoś tu chce zginąć? O, to jest pytanie. Chłopaki, nic nie widzieliście. Okej. Dobra, podejdźmy troszeczkę bliżej w takim razie. Podejdźmy bliżej. Do niczego niespodziewających się przeciwników. Wcale mnie tu nie było widać. O. Niedobrze. Czy to mogą być przeciwnicy u góry, czy nie? No, ja chyba wszystkich oznaczyłem, czy nie? Nie wiem. Ten na pewno nie żyje. Nie, widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Frajerze. Tam jest kolejny. Nie wiem, skąd on się tu wziął, ale ja idę bombę wyłączyć szybko, póki tu nikogo nie ma. Cyk. Łatwo. Łatwo, oni niczego się nie spodziewają. Niczego. Niczego się nie spodziewają, ostatnia bomba została. Ostatnia bomba. A propos ostatniej bomby, to on nią może dostać. W sensie ją może, no nieważne. Okej, okay. Co to tyle? Dobra, macie nejda na pobudzenie. Spierdalam. Szybko. No, skapnęli się? Okej. Okay. Jak duży jest ten obszar, bo nie widzę go na mapie. Nie wiem, jak daleko mam uciekać. No, tutaj. No i elegancko. Elegancko, chłopi się nawet nie skapnęli, co się wydarzyło. Dobra. Wejdziemy oczywiście do sklepu, no i mamy to byk. No brzmi złowrogo generalnie, brzmi dojebanie. Brzmi jakby miał zabijać wszystkich na jednego strzała. Mam nadzieję, że tak będzie. Bo po to go odblokowywałem. No wygląda mocarnie, Szczelba, celownik, tłumik, no. Dawaj mnie to. Uwaga. Cyk. Niestety nie jest to taki krótki shotgun, więc nie będzie go można wyciągać na przykład w samochodzie czy coś. Ale to nic. Nie takie jest zadanie shotguna. Shotgun ma napierdalać. Nie, no dobrze działa. Działa dobrze? Zajebiście działa, co? No nie powiecie, że nie. Nie, no jest elegancki. Elegancki jest. Ładnie strzela, ładnie. Podoba mi się. A tobie się podoba, gościu? Mam nadzieję. Dobra, wydaje mi się, że... Chwila, to co to jest w ogóle? Skrzynia z łupem? Nie, czekaj, to... Polowanie przy życiu. W tym zadaniu... Niebezpieczne zwierzęta? Brzmi ciekawie, ale to może w następnym odcinku, bo jak na razie to będziemy kończyć ten odcinek, tylko... Jakie help immediately? Jak ja tu zbieram plakat w powietrzu, babo, ty mi coś tu gadasz. Dobra, w takim razie tu będziemy chyba kończyć ten odcinek. No i w następnym zajmiemy się innymi, różnymi rzeczami. Myślę, że poza odcinkiem porobię sobie jeszcze jakieś tam śmieci. Może... O, no siema. Witam. Może w końcu... O kurwa, przecież ten shotgun to jest... Nie. Jakaś boska broń, naprawdę. Ty, a co to jest za pistolet? Ty, to jest 1911, to jest ten najlepszy pistolet, jaki chyba jest na świecie, czy nie? I co, on się teraz odblokował, jak ja sobie go tak podniosłem? W sumie to nawet nie wiem do końca, jak to działa. Ale to możemy jeszcze zobaczyć na szybkości. Na szybkości możemy zobaczyć. Halo, gdzie tu jest ten? Sklep. Co wy kurwa rób? Okej, dobra, nie przeszkadzajcie sobie. Ja wejdę tu do sklepu i zobaczę, co się da zrobić jeszcze z tym pistoletem. O, proszę bardzo, no odblokowane jest. Normalnie tak o. Ty, jakie malowanie tu można zrobić? Klasyczny, susza, przyczajony, srebrny. O, dawaj mi srebrny. Dobra. No kto wizor? A po co ja w sumie ulepszam pistolet? Nawet nie wiem, ale chciałem tylko zobaczyć w sumie, jak to wygląda. I czy faktycznie się odblokowują te bronie po prostu tak po zebraniu ich z ziemi? No, chyba tak. Generalnie. Ale dobra, tu będziemy kończyć ten odcinek i w następnej porobimy sobie jakieś inne śmieci. Także co, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w następnym. Siemano. Cii.